Hej, 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 z tej strony Szczuri. Zapraszam do obejrzenia filmiku, w którym pokazuję podstawy łowienia ryb w Lineage 2. Pierwsze co musimy zrobić, to podejść do grocery lub magic shopu w dowolnym mieście i znaleźć członka gildii wędkarzy. Najprościej mówiąc, szukamy NPC z wędką w rękach. Kolejnym krokiem kupujemy sprzęt do łowienia. Mamy do wyboru, tak jak w przypadku broni, wędki o różnych grade'ach. Wybieramy sprzęt, który możemy nosić i na który nas stać. Ja kupuję wędkę C-grade, bo B-grade na mnie jest na razie za drogi. Następnie kupujemy przynęty. Mają one swoje kolorki i jakość, w sensie low, normal i high. Jakość przynęty determinuje prawdopodobieństwo trafienia cenniejszej ryby, która może nam dać lepsze itemki. Polecam kupić kilka przynęt z opisem newbie, bo to nam pomoże nauczyć się łowić, ale o tym później. Kolejny etap to zdobycie umiejętności niezbędnych do łowienia ryb. Umiejętności zdobywamy na szczęście płacąc adeną, a nie skill pointsami. Czym wyższy poziom, tym większa efektywność łowienia każdej umiejętności. Mamy 4 skille do nauczenia. Fishing, Pumping, Reeling i Fishing Expertise. Tutaj najlepiej kupić jak najwyższy poziom, ale znowu kupujemy tyle, na ile nas stać. Tutaj za bardzo nie będę tłumaczył, co każdy z tych skilli robi. Pokażę na przykładzie, jak będę sobie łapał rybki. No to co? Zaczynamy pierwsze łowienie. Szukamy wody i wykonajmy pierwszy zarząd wędki z przynętą newbie. Czekamy teraz, aż ryba weźmie. Dobra, i teraz jest tutaj pokazane, jak ta przynęta newbie uczy nas łowić. Czyli dokładnie pokazuje nam, w którym momencie, jaki skill mamy użyć.
Ja to robię tak, że jeśli pasek stoi w miejscu, klikam pumping. Jeśli pasek się rusza, klikam reeling. W 90% jest to skuteczne w moim przypadku. Ta zasada działa w dzień. Zauważyłem, że w nocy jest odwrotnie. Kiedy stoi, to reeling, a kiedy się rusza, to pumping. Ja zamieniam sobie te skille po prostu na pasku skrótów, żeby mi się nie myliło. Czyli zawsze, jeśli stoi pasek postępu, klikam F1, jeśli rusza mi się pasek postępu, to klikam F2. Tutaj proszę Was jeszcze o weryfikację, czy ten na pewno jest z tym nocnym mówieniem. Czy to tak akurat mi się przytrafiło, że jak były gwiazdy na niebie, to miałem odwrotnie. Jak widać, trzeba się trochę napracować, żeby wyciągnąć rybkę, ale można przyspieszyć ten proces, zdobywając szoty do wędki. Aby zdobyć szoty do wędki, musimy wziąć questa u NPC-ka, od którego kupowaliśmy sprzęt wędkarski. Jeśli weźmiemy tego questa, zobaczymy listę regionów i miejsc, w których możemy tego questa wykonywać. Będziemy zbierać buteleczki z Sweet Fluid. Ja tego questa robiłem na miśkach Cranrod w GC.
Po zebraniu kilku buteleczek możemy wrócić do wędkarza i wymienić je na SS-y do wędki o odpowiednim gradzie, w moim przypadku C. Dorzucam SS-y na pasek i wracam łowić. SS-y bardzo przyspieszają łowienie, ale trzeba uważać, bo to działa dwie strony. Jak źle klikniemy, to dużo więcej stracimy z paska postępu. Thank you.
kupiłem 250 przynet High Purple i wyciągnąłem z tego 238 sztuk rybek i skrzynek. Łącznie zajęło mi to około 2 godzin czasu. To co, teraz to co najlepsze. Możemy otworzyć każdą rybkę i skrzynkę, klikając na nią dwa razy lewym przyciskiem myszy lub jeden raz prawym przyciskiem. Na tym etapie pokażę wam, jak większość z tych itemków zamienić na POCF, Proof of Catching a Fish. Hmm.
Z kolei z tego wszystkiego wpadło mi 6185 pocwów. Jeśli nie zamieniłbym tego na pocw, można z tego po ukończeniu dodatkowych questów i zdobyciu recept wykuć jakieś potionki czy inne rzeczy. O tym więcej w linku w opisie pod filmikiem. Proof of catch a fish możemy wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy to zmienić je na dodatkowe umiejętności, takie jak zwiększenie książki z receptami dla krasnoludów, zwiększenie ilości miejsc, które możemy wystawiać przedmioty na sprzedaż lub skup, czyli do handlu to jest bardzo przydatne, zwiększenie ilości miejsca w prywatnym magazynie, warehouse'ie oraz zwiększenie ilości miejsc w plecaku. Oraz drugi sposób to jest oczywiście sprzedaż tych proofów na rynku. Z wszystkiego co złapałem i przerobiłem, zarobiłem na czysto około 2 milionów adeny. To już wszystko na tym etapie. Jak dowiem się czegoś więcej, zrobię kolejny filmik, gdyż wędkarz ma jeszcze w swoim repertuarze 3 questy do zrobienia. I tam pewnie można jakieś te właśnie recepty na jakieś itemki dodatkowe zdobyć. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, kliknięcia dzwoneczka i dania łapki w górę. Pozdro!